Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Przy organizacji eventu wiele może się nie udać. Powiem więcej, wszystko może się nie udać. Ale jest ubezpieczenie, które pomoże organizatorom nawet w razie najczarniejszych scenariuszy. No i o nim opowiedzą dzisiaj Diana Bożek, Cross Country Commercial Business Director z Colonnade, Katarzyna Boguszewska, specjalistka do spraw ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, też w Colonnade. No i Adam Ilkiewicz, dyrektor działu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń środowiskowych, a zarazem regionalny lider praktyki ubezpieczeń OC. Nie zaskoczę Was, też w Colonnade. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. Witajcie moi drodzy, porozmawiamy dzisiaj o tym, co nie tak może się wydarzyć przy organizacji większego, średniego, może też małego eventu. Indiano, co może pójść nie tak? Uczciwie mówiąc, pójść nie tak może w zasadzie wszystko. I my, kiedy myślimy o tym, co może pójść nie tak podczas rozmaitych wydarzeń, koncentrujemy się raczej na tym obszarze odpowiedzialności cywilnej. To znaczy myślimy sobie, ktoś może doznać jakiegoś wypadku, coś może spaść ze sceny, może dojść do zniszczenia jakiegoś sprzętu, ale tak naprawdę wiele rzeczy może nie pójść jeszcze przed samym wydarzeniem. A więc możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy warunki pogodowe nie pozwolą nam przeprowadzić zewnętrznego koncertu. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy nasza wymarzona sala konferencyjna zostanie zalana. Może być też sytuacja bardziej smutna, kiedy to ogłoszenie żałoby narodowej w kraju spowoduje niemożność odbycia jakiegoś wydarzenia. Może zdarzyć się też tak, że nie dojedzie gwiazda, dla której pielgrzymują fani z całego nie tylko nawet kraju, ale i świata. A więc paleta tych wszystkich ryzyk jest bardzo szeroka. No i takie pytanie, które pewnie mają teraz w głowie słuchacze, no i ile to może kosztować? Tutaj w zasadzie to można powiedzieć też sky is the limit, bo wszystko zależy od oczywiście skali wydarzenia. Wszystko zależy też od tego, jakie umowy zawrze organizator. Czy będzie musiał zawsze zapłacić za wszystkie aktywności, za wszystkie atrakcje, które były zaplanowane, a do których nie doszło, czy też tylko za ich część. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wie to tylko organizator, ale trzeba mieć na uwadze dwie rzeczy. Przede wszystkim wydatki, które wiążą się z organizacją takiego wydarzenia. A więc garza gwiazdy, oświetlenie, technicy, scena, wynajęcie miejsca, przygotowanie materiałów, dekoracje. Wszystko, co sobie tylko możemy wyobrazić, myśląc o rozmaitych wydarzeniach. Ale też zysk, który nie zostanie osiągnięty. Bo jeżeli koncert, na przykład koncert, zostanie odwołany, bilety zgodnie z polityką refundacji biletów będą musiały być zwrócone, to poza koniecznością pokrycia całkiem wysokich wydatków pojawia się też niestety ten utracony zysk, którego nie udało się osiągnąć. Lista tych pechowych wydarzeń jest długa, no ale na szczęście są ubezpieczenia, które mogą część tych ryzyk jakoś zmitygować. No i pytanie, jak dokładnie to się dzieje w wypadku Event Protect, bo rozumiem, że to nie jest tak, że jak gwiazda nie dojedzie, to tutaj będziecie śpiewali w zamian. Tak, dokładnie. No właśnie i wtedy na tą scenę wjeżdża ubrany cały na biało, na białym rumaku ubezpieczeniowy Ryan Gosling z tarczą najlepiej o herbie czerwonego liścia Colonnade'u i sztandarem z napisem Event Protect, który właśnie na tego typu przypadki jest przewidziany. No dobrze, ale to nie będziecie śpiewali, tylko upewnijcie mnie, bo ja cały czas jestem w leku. Nie będziemy. No polisa ma za zadanie właśnie pokryć koszty, które już organizator poniósł na przygotowanie wydarzenia oraz pokryć utracony zysk, którego nie osiągnie, bo wydarzenie zostało odwołane lub przełożone, odroczone i tak dalej. O tym zaraz jeszcze sobie powiemy. No i dla kogo takie ubezpieczenie będzie przydatne w pierwszej kolejności, żeby nasi drodzy słuchacze, brokerzy mogli sobie od razu sprawdzić, czy mają takich klientów w swoim zasięgu, czy też nie? No tu pewnie nie będę zbyt błyskotliwy, natomiast no, oferta kierowana jest do wszelkiego typu organizatorów, pod warunkiem, że nie jest to osoba fizyczna, tak więc przyszłych małżonków nie ubezpieczymy od odwołania wesela, natomiast firmy już bardzo chętnie i paleta wydarzeń, które ubezpieczamy, jest bardzo szeroka. Takim naturalnym kandydatem, który nam przychodzi na myśl, są koncerty, zarówno plenerowe i wewnątrz. Na drugim miejscu organizatorzy imprez sportowych.
I tu możemy już się nawet pochwalić jedną dużą polisą, którą w zeszłym roku zawarliśmy na Węgrzech. Nasi koledzy z węgierskiego biura wdrożyli program trochę szybciej i ubezpieczaliśmy te Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce właśnie w 2023 roku. Dalej idąc, mamy na myśli wszelkiego rodzaju eventy typowo korporacyjne, czyli seminaria, konferencje, kongresy, targi, ale też na przykład wyjazdy integracyjne zespołu gdzieś na Bali na kilka dni. Cóż jeszcze? Mniej może takie intuicyjne, natomiast na pewno warte zainteresowania to choćby wydarzenia takie jak pokazy mody czy teatr. No, rzeczywiście szeroka paleta wydarzeń, no ale co takiego dokładnie musi się wydarzyć, żeby została uruchomiona ochrona? Tak, to oczywiście musi zajść wypadek ubezpieczeniowy i mamy tutaj kilka ich typów. Po pierwsze odwołanie imprezy, czyli no po prostu impreza miała się odbyć, a z jakichś powodów się nie odbędzie, na przykład warunków atmosferycznych. Druga kwestia to rezygnacja, czyli niemożność ukończenia już rozpoczętego wydarzenia. Kolejnym wypadkiem jest odroczenie, czyli przełożenie terminu wydarzenia. Dalej idąc mamy przerwanie wydarzenia, czyli musimy na przykład festiwal kilkudniowy przerwać w pewnym momencie i wznowić go po kilku dniach. Dalej idąc ograniczenie, czyli jeżeli na przykład festiwal z 3 dni musimy okroić do 2. I na końcu mamy przeniesienie miejsca, czyli jeżeli w danej lokalizacji nie jest już możliwe przeprowadzenie wydarzenia, ale w innym jest możliwe, to koszty takiego przeniesienia będą pokryte. Możemy porozmawiać też sobie o rozszerzeniach. Kilkoma z nich jest na przykład niekorzystne warunki pogodowe. To wydaje się, że takie kluczowe rozszerzenie. Mniej takie może oczywiste, natomiast też istotne to na przykład terroryzm, czy niepokoje społeczne lub też żałoba narodowa. Myślę, że po pandemii już nikt nie powie, że jakieś zdarzenie jest nieprawdopodobne i że na pewno u nas nie wystąpi. No może atak zombie ciągle jeszcze jest pod znakiem zapytania, ale cała reszta myślę, że jest jak najbardziej wiarygodna. Pomówmy trochę o konstrukcji produktu, tak technicznie, pani Diano. Trochę o tym już wspomniał Adam, mówiąc o rozszerzeniach, to może uporządkujmy sobie. Generalnie to, co obejmuje Event Protect, to można powiedzieć, że są takie dwie nogi. Pierwsza dotyczy jakby samego odwołania wydarzenia i tutaj ona w zasadzie jakby pasuje do każdego wydarzenia. Niezależnie od tego, czy to będzie wielodniowy festiwal muzyczny, czy będzie to impreza w stylu kongres brokerów, czy będą to na przykład jakieś targi korporacyjne. I mamy tutaj zakres podstawowy i mamy też rozszerzenia, kilka z nich Adam wymienił, jeśli chodzi o takie imprezy właśnie pod chmurką, których no, z racji zbliżającego się sezonu wakacyjnego będzie coraz więcej, to kluczowym rozszerzeniem są właśnie te warunki atmosferyczne, a więc to, że sytuacja pogodowa nie pozwala nam na organizację tego wydarzenia. O żałobie narodowej również była mowa, terroryzmie, kwestie związane z miejscem wydarzenia. Tutaj te rozszerzenia będą dobierane odpowiednio do rodzaju wydarzenia, no bo jeżeli mamy imprezę wewnątrz, rozszerzenie dotyczące warunków pogodowych nie ma większego sensu. Natomiast ten drugi obszar, jakby który też kryje się pod tym produktem, to jest coś, co my przetłumaczyliśmy po długich tutaj naradach jako ubezpieczenie braku obecności. Ono jest związane jakby z gwiazdą jakiegoś wydarzenia i ten rodzaj ochrony no też jakby nie jest dla wszystkich wydarzeń, bo nie zawsze mamy taką gwiazdę, której nieobecność będzie powodowała, no będzie stawiała pod znakiem zapytania tak naprawdę sensowność odbywania całego wydarzenia. Przede wszystkim wielkie koncerty, no myślę, że mamy kilka w tym roku tego rodzaju imprez, gdzie gdyby główna gwiazda się nie pojawiła, to żaden support nie ukoiłby tutaj bólu i rozczarowania po stronie fanów. Oczywiście ten brak obecności spowodowany musi być określonymi czynnikami, które jakby precyzują ogólne warunki. Po pierwsze od rzeczy najbardziej dramatycznych śmierć takiej gwiazdy, a z tych mniej dramatycznych choroba czy też wypadek, albo także opóźnienie podróży, co również miało miejsce w ostatnich latach. Ja sobie wyobrażam koncert Stinga bez Stinga. Może technologia już niedługo pozwoli to jakiś awatar skonstruować, no ale myślę, że jeszcze to nie jesteśmy w tym miejscu. Pomówmy może o ścieżce ofertowania, żeby brokerzy też mieli jasność, jak to wszystko przebiega.
Tutaj akurat ta ścieżka jest dość szybka, prosta i myślę, że przyjemna, bo bazujemy na kwestionariuszu. On ma trochę stron, jest dość skrupulatny w swojej treści, którą zbieramy, natomiast są tam wszystkie dane, których my potrzebujemy do tego, aby ofertę albo indykację przedstawić, bo przecież oczywistym jest, że nie zawsze jest tak, że od razu oferta jest potrzebna, a indykacja czasami wystarczy, więc jakby jesteśmy gotowi na obie opcje. No i bazujemy na kwestionariuszu. On zawiera dane dotyczące i Event Protect, ale i organizatora imprezy, które sprzedajemy razem z Event Protect. No pięknie, ale jak mamy ubezpieczenia, no to mamy też wyłączenia. No i jak to wygląda w przypadku tego produktu, co jest wyłączone i być może są jakieś takie eventy, których jednak nie chcecie ubezpieczać i tutaj już wesela żeśmy wyłączyli, ale to rozumiem wyłącznie z przyczyny podmiotowej. Także. Dokładnie tak. Zacznijmy od tej gorszej dla brokerów i później klientów wersji, faktycznie od tych wyłączeń. Tutaj mówimy o tych wszystkich takich aspektach typu użycie materiałów chorobotwórczych, wirusowych, chemicznych, takich rzeczy, sporów dotyczących naruszenia umowy zawartej przez ubezpieczonego. Mówimy tutaj o zniszczeniu, uszkodzeniu mienia lub miejsca, w którym się ma odbyć takie wydarzenie. W momencie, kiedy ubezpieczony coś tam zadziała i to wydarzenie będzie musiało być odwołane, no to faktycznie tutaj już nie chcemy wkraczać z naszą tarczą, z klonem Colonnade'a. Mówimy tutaj o wszystkich przyczynach finansowych typu wycofanie się sponsorów, niewypłacalność ubezpieczającego albo ubezpieczonego. Tutaj mówimy również o nieprzyznaniu się lub wycofaniu wsparcia finansowego, które miało być przewidziane na to wydarzenie, jednak z jakichś przyczyn nie dojdzie do skutku. Mówimy o nieobecnościach osoby ubezpieczonej, która, czy jeszcze nieubezpieczonej, ale osoby ważnej dla wydarzenia, która z jakichś względów pojawić się nie może, albo jest pod wpływem alkoholu bądź substancji w jakichkolwiek nielegalnych, które gdzieś tam faktycznie powodują, że to wydarzenie nie może mieć miejsca. Mówimy tutaj o żałobie narodowej, terroryzmie, wojnie, o zdarzeniach pogodowych, niepokoju społecznym, strajkach, cyberprzestępstwach. Także dużo faktycznie tych wyłączeń, natomiast lwia część z nich jesteśmy w stanie ją jakby włączyć do ochrony, tylko tutaj zgodnie z tym kwestionariuszem potrzebujemy informacji, że jest to wnioskowane przez brokera, przez klienta. Natomiast pani pytała również o to, jakie są ograniczenia w naszym apetycie i tutaj już jest raczej lepsza wiadomość dla odbiorców, bo właściwie ich nie mamy. Jesteśmy otwarci na wszystkiego rodzaju wydarzenia, tak jak Adam opowiadał, i plenerowe, i w pomieszczeniach, i spektakle, i pokazy mody, i koncerty, i targi. Natomiast właściwie gwiazdka pojawia się wyłącznie przy narciarstwie, bo to jest sport, którego ubezpieczać obecnie nie chcemy. Tutaj mówimy nasz narodowy sport. No dokładnie tak, ale tutaj jednak mamy za trochę zraniona się poczułam, ale... Piłkę nożną ubezpieczycie. Ubezpieczymy. Dobrze, tak. No to mnie trochę uspokaja. No dobrze, jak broker będzie rozmawiał z klientem, to czy jest jeszcze coś, o czym powinien koniecznie z nim porozmawiać przy zawieraniu tej polisy? Ja bym zwróciła uwagę tutaj tak naprawdę na trzy kwestie. Jakby pierwsza z nich, to trochę odnosząc się do tego, o czym mówiłam wcześniej i też o czym wspominał Adam, to jest ta suma. Znaczy bardzo ważne jest to, co będzie potrzebowało objęcia ochroną, mianowicie te rozmaite koszty i wydatki, a więc świadomość tego, co tak naprawdę organizator będzie musiał zapłacić ewentualnie, mimo nieodbycia się wydarzenia, czy też jak wygląda jego kwestia zysku przede wszystkim w kontekście polityki zwrotu biletów. Druga kwestia jest związana o tym, o czym wspominała Kasia, w kontekście wyłączeń, bo tak naprawdę to, co tutaj też padło, bardzo wiele z tych wyłączeń, to dość klasyczna konstrukcja w ogólnych warunkach, może być włączona jakby rozszerzeniami dodatkowymi. I istotne jest to, żeby broker wraz z klientem przeanalizował te możliwe scenariusze. My oczywiście służymy tutaj jakby wsparciem i pomocą, co może stać się z tego rodzaju imprezą, bo powiedzmy, że do pewnego momentu są one powtarzalne. I trzecia kwestia to jest element czasowy i to jest coś, co wiemy już z naszej, no jeszcze niedługiej praktyki ofertowania Event Protect, coś, co jest dość nieoczywiste dla brokerów, którzy są przyzwyczajeni do ubezpieczenia OC organizatora imprezy, które czasowo tak naprawdę kryje cały czas tego eventu, ale tylko ten czas. Czy to będą 2 tygodnie, czy to będą 3 dni. Tutaj w przypadku ubezpieczenia typu event cancellation, jak właśnie ubezpieczenie Event Protect, bardzo ważne jest to, że do tego odwołania może dojść przecież nie tylko w trakcie, kiedy to jakby pioruny zaczynają bić i straż pożarna nakazuje ewakuować, jak na co po niektórych koncertach, zgadza się. Tu mamy bogatą jakby historię w Polsce odwoływania różnych imprez, nie tylko ze względu na pandemię, ale to mogą być też różne przyczyny, które zajdą
przed tym wydarzeniem. I to jest bardzo ważne, żeby ten okres ubezpieczenia był odpowiednio wcześniejszy. Dla przykładu, żeby zobrazować jakby kiedy do tego odwołania może dojść i kiedy mogą pojawić się koszty, te największe międzynarodowe sportowe imprezy, takie jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które mają tego rodzaju ubezpieczenia, one mają okres ochrony mniej więcej 18 miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia, czasem nawet 2 lata. Oczywiście w przypadku tych mniejszych imprez takie wyprzedzenie nie jest konieczne, ale my zachęcamy do tego, żeby z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem jakby myśleć o tego rodzaju ryzyku i o tego rodzaju ochronie, dlatego żeby pokryć też ten czas przed samym wydarzeniem. To wyprzedzenie czasowe jest też o tyle istotne, że siłą rzeczy my jako ubezpieczyciele będziemy unikać ryzyk, które są prawie pewne. Jeżeli ktoś do nas przyjdzie i będzie chciał ubezpieczyć odwołanie koncertu, które będzie za 2 dni, a wszelkie pogody na Onetach Interjak będą wskazywały, że nadchodzi kataklizm jakiś pogodowy, no to my nie będziemy chcieli tego ubezpieczyć. Tak? Tak więc takie 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia jest takim jakby punktem zdroworozsądkowym, granicznym, gdzie powinniśmy już dopinać ewentualnie ofertę i polisę. Pięknie, no to na koniec tego podcastu porozmawiajmy o pieniądzach, żeby tutaj się trochę ciśnienie podniosło naszym widzom, właściwie słuchaczom. No ale najpierw miłe, duże sumy, mam nadzieję, że miłe i duże, czyli suma gwarancyjna. Jak do tego podeszliście? I miłe, i duże, dlatego że my tutaj jakby wchodzimy frontem do klienta i tak jak wspominałam, jakby suma jest wskazywana przez klienta. Nasze możliwości są duże, no jak w każdym ubezpieczeniu stoi za nami reasekurator, więc mamy tutaj możliwości, wydaje mi się, że ubezpieczenia większości, jeśli chodzi o sumy imprez, które się aktualnie odbywają w Polsce. No, dostaliśmy kilka zapytań też o takie naprawdę duże imprezy, gdzie te sumy, wydaje mi się, że są jedne z wyższych, biorąc pod uwagę i czas trwania tych imprez, no jakby skalę, rozmach i na to wszystko byliśmy jakby w stanie odpowiedzieć ofertą, więc suma jest określana przez klienta, oczywiście przy wydatnej współpracy brokera, na podstawie kalkulowanego budżetu wydarzenia. O to też pytamy w kwestionariuszu, a więc oczywiście nie jest konieczne objęcie ochroną całego budżetu wydarzenia, to może być jakaś część, natomiast my jakby chcemy wiedzieć, za co potencjalnie możemy odpowiadać, czyli jakie koszty mogą się pojawić po stronie klienta, ewentualnie jak on kalkuluje swój utracony zysk. No pięknie, a jak to się przekłada w takim razie na składkę? Może jeszcze uzupełnię, tylko że nasza pojemność wynosi do 50 milionów euro, tak więc wydaje się, że większość wydarzeń w naszym kraju będziemy w stanie ubezpieczyć, chociaż oczywiście nie oznacza to, że wszystkie będziemy chcieli ubezpieczyć, tak więc to jest taki górny pułap. A jeżeli chodzi o składkę, no to tutaj oczywiście najchętniej bym odpowiedział, to zależy, natomiast wiem, że no sam bardzo nie lubię tego typu odpowiedzi, tak więc postaram się w miarę to skonkretyzować. I myślę, że tak średnio upraszczając, generalizując i tak dalej, możemy spodziewać się zasadniczo stawek w przedziale od 3 do 6% sumy ubezpieczenia. Tak więc jeżeli byśmy sobie przyjęli taką średnią stawkę na poziomie 5%, to możemy sobie to zwizualizować w ten sposób, że my jako ubezpieczyciel zakładamy, upraszczając znowu, że co 20 wydarzenie zostanie odwołane. Tak więc na 20, żeby zarobić na jedno odwołanie, musimy spolisować 19 kolejnych umów ubezpieczenia, żeby i to czystych, żeby wyjść na zero. No to na koniec życzę wszystkim brokerom tutaj kontraktów na eventy o wartości, no może 49,9 milionów euro, żeby się tu zmieścić w pojemności i oczywiście niech nic nie będzie odwoływane, bo wtedy wszyscy są najszczęśliwsi, no ale jak coś się wydarzy, no to żeby organizator nie płakał bardziej niż musi, żeby miał środki na pokrycie tych niezbędnych wydatków. Dziękuję bardzo. Mniejsze, większe i gigantyczne imprezy odbywają się cały rok, mogą być teraz lepiej chronione ubezpieczeniowo, a stanie się tak tylko wtedy, jak jakiś broker albo jakaś brokerka porozmawia na ten temat z organizatorem. Dlatego bardzo do tego zachęcam. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji.